Przekątne równolegle boku mają długość 4,8, a kąt między tymi przekątnymi ma miarę 30 stopni. Pole tego równoległego boku jest równe. Narysujmy tę sytuację. Mam jakiś równoległy bok. Kąt między przekątnymi ma miarę 30 stopni. Zaznaczmy sobie przekątne. No załóżmy, tu jest 30 stopni. I wiemy, że przekątne mają długość odpowiednio 4,8. Przekątne w równoległym boku dzielą się w połowie, czyli jeżeli krótsza przekątna ma 4 jednostki, to środek, punkt przecięcia się przekątnych, dzieli krótszą przekątną na odcinki 2, 2. Natomiast w przypadku dłuższej przekątnej mamy odcinki 4, 4. No i teraz mamy policzyć pole tego równoległego boku. Pole równoległego boku możemy policzyć na kilka sposobów. Jednym ze wzorów na pole równoległego boku to jest iloczyn przekątnych, czyli E razy F razy sinus kąta między przekątnymi, gdzie E i F to są przekątne i to wszystko dzielimy sobie na 2. Czyli w naszym zadaniu jedna przekątna E to niech będzie 4, F to będzie 8, sinus to będzie sinus 30 stopni, bo kąt między przekątnymi to 30 stopni. No i podstawiamy, czyli 4 razy 8 razy sinus 30 stopni to jest 1 druga podzielić na 2. 4 razy 8 to jest 32. 32 razy 1 druga to jest 16. 16 na 2 to jest 8. Czyli pole tego równoległego boku jest równe 8. Wzór na pole równoległego boku z przekątnymi i z sinusem jest oczywiście w tablicy. Punkt.